Witam serdecznie na dorocznym już spotkaniu noblowskim, na spotkaniu, które stanowi pewne podsumowanie Festiwalu Nauki w Warszawie. Nazywam się Zuzanna Tepis, jestem dyrektorką festiwalu. I zanim będziemy opowiadać o noblach, to znaczy ja nie będę, tylko wybitni specjaliści będą opowiadać o noblach, to w ramach tego podsumowania chciałam zrobić coś, co też stało się już tradycją naszego festiwalu, a mianowicie staramy się uhonorować tych, którzy zrobili najlepsze imprezy w trakcie festiwalu. W tym roku postanowiliśmy to zrobić po nowemu, czyli według nowych zasad, a mianowicie zrobiliśmy plebiscyt, uznając, że najważniejsze jest, żeby uczestnicy byli zadowoleni. Niestety chyba zrobiliśmy trochę za późno, w związku z tym tych głosów nie było bardzo dużo, ale udało nam się ponad 400 głosów zebrać i dzięki temu możemy nagrodzić w następującej kolejności osoby, które dostaną te nagrody, dostają od nas dyplom z podziękowaniem oraz dostają książkę Grody, Garnki i Uczeni, która dostała nagrodę Złotej Róży z osobistym wpisem od autorki książki. Bardzo chciałam zaprosić panią Marię Andruszkiewicz-Gorzelak, Muzeum Geologiczne w Warszawie, 25. urodziny dinozaura Dyzia, rodzinny piknik geologiczny. Ja chcę powiedzieć, że byłam dwa razy na tym pikniku i za każdym razem było fantastycznie, więc się nie dziwię, że głosowało na niego tak wiele osób. Bardzo gratuluję. To jeszcze pamiątkowa przypinka. Chciałam też powiedzieć, że ważne jest, żeby byli dobrzy organizatorzy i dobrzy koordynatorzy, ale też doświadczenie nas uczy, że nie ma to jak wsparcie dyrekcji Instytutu. I o ile wiem, jest z nami pani Anna Piątek, dyrektor Instytutu. Jest z nami pani Anna Piątek? To chcę powiedzieć, że w każdym przypadku jest tak, że dobrze by było, żeby dyrekcja wspierała, bo wtedy rozumie, że koordynator, który robi wszystkie imprezy w ramach czasu wolnego i za darmo, jest taką osobą bezcenną i trzeba ją koniecznie hołubić, ponieważ od jakiegoś czasu jednak promocja nauki też się wpisuje w ocenę instytucji naukowych, z czego bardzo się cieszę. Może nie tak bardzo, jak powinna być, ale tak. Drugie miejsce, dr Anna Kowalczyk, Wydział Chemii UW, za przygodę z chemią. Też sama nie byłam, ale wysłałam umyślnych, powiedzieli, że było fantastycznie. Bardzo dziękuję. Agata Kowalczyk, tak. A jak powiedziałam? Może powiedziałam. I trzecia nagroda jest, czy trzeci dyplom jest dla dwóch osób, które wspólnie organizowały piknik rodzinny z Gwidonem, czyli warszawskim słoniem leśnym, pani dr Agnieszka Pietrzak i pan dr Michał Loba, Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie. Pana Michała nie ma, ale wręczam. Usłyszałam, że weźmie pani dla pana doktora tą nagrodę. Dziękuję bardzo. I ja dziękuję bardzo. Festiwal by nie istniał, gdyby nie takie osoby, które zostały nagrodzone, ponieważ, jakby to powiedzieć, można być dyrektorem, tylko trzeba móc kimś kierować. Jednym słowem, dzięki temu, że ludzie chętnie coś robią, niektórzy od 20 lat, w tym roku był 26 już festiwal, niektórzy od 10, ale zwykle tak jest, że ci, którzy zaczynają, to potem z nami zostają w jakiejś postaci, jeżeli przestają organizować, to zaczynają przychodzić. I mam nadzieję, że będą przekazywać następnym pokoleniom. A teraz już zapraszam na debatę noblowską. Będzie tak, jak było w Noblu, czyli zaczynamy od medycyny i fizjologii. Zapraszam serdecznie.
Szanowni Państwo, Nagrodę Nobla w tym roku z dziedziny medycyny i fizjologii otrzymał Svante Paabo, badacz pracujący w Niemczech, pochodzący ze Szwecji, choć jego korzenie sięgają też Finlandii, za paleogenomikę, czyli za badania prehistorycznych genomów. Zanim powiem bliżej na temat niektórych z wielu osiągnięć Svante Paabo, musimy się zastanowić nad tym, skąd czerpiemy wiedzę o przeszłości tak odległej, że nie sięgają do niej zapisy pisanej historii. Tradycyjnie w tego typu badaniach dysponowaliśmy dwoma źródłami. Jednym były szczątki kopalne, którymi zajmuje się paleontologia, paleobiologia, jeżeli trochę bliżej już w historii ludzkiej, to archeologia. I to jest ten zapis, który nam daje ogromną większość naszej wiedzy o czasach bardzo dawnych. O ile mi wiadomo, to fizycy może mnie skorygują, ale maszyny czasu nie mamy i mieć nie będziemy, w związku z tym lepszych źródeł mieć nie będziemy. I na podstawie tych kopalnych znalezisk ludzie operujący na pograniczu nauki i sztuki odtwarzają wygląd istot takich jak te przedstawione tutaj z linii homininów, czyli linii ewolucyjnej prowadzącej do człowieka. Drugim źródłem informacji jest porównywanie zapisu informacji genetycznej w genomach ludzi żyjących obecnie. Na podstawie podobieństw i różnic pomiędzy współcześnie żyjącymi ludźmi jesteśmy w stanie odtwarzać relacje pokrewieństwa między nimi, odtwarzać historię populacji, to jak wędrowały, jak się rozdzielały, jak się cały czas mieszały. Trochę na podobnej zasadzie, na jakiej badacze dawnych języków mogą, biorąc podobieństwa współczesnych języków, odtworzyć język praindoeuropejski, choć nigdy nie pozostawił po sobie żadnych zapisów, ale możemy sobie spróbować wyobrazić, jak on wyglądał i jak zmieniał się we współczesne języki, takie jak większość języków Europy, tak i podobnymi metodami możemy pracować ze współczesnymi sekwencjami. I wreszcie trzecia metoda, metoda, która bardzo wiele zawdzięcza właśnie tegorocznemu nobliście, to jest metoda, która niejako łączy te dwie, o których już wspomniałem, badanie kopalnego DNA, czyli DNA, izolacja i badanie DNA ze szczątków kopalnych. Od początków tej metody w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku do teraz, między innymi dzięki zespołowi kierowanemu przez Paabo, udało się osiągnąć naprawdę niesłychany postęp, biorąc pod uwagę, że DNA w szczątkach kopalnych jest oczywiście silnie zdegradowany, silnie pofragmentowany, częściowo uszkodzony chemicznie. I tak rekordem dla linii przodków człowieka, czyli homininów, są fragmenty DNA sprzed mniej więcej 400 tysięcy lat, ale to są fragmenty. Natomiast kompletną sekwencją całego genomu dysponujemy dla wczesnego Neandertalczyka sprzed około 120 tysięcy lat. To z tej szczęki zachowanej, odnalezionej w Belgii. W ogóle jak się udaje odnaleźć zęby w dobrym stanie, to jest to świetny materiał, dlatego że miazga, czyli to, co zawiera DNA, jest chronione bardzo twardą osłoną, w związku z tym ani nie degraduje, ani nie jest zanieczyszczony DNA współczesnym. Najstarszym genomem naszego gatunku jest gen znaleziony na Syberii, genom ze szkieletu sprzed 45 tysięcy lat. Natomiast rekordy w ogóle spoza linii prowadzącej do człowieka sięgają w tej chwili miliona lat,
z tym, że są to próbki odnajdywane w rejonach wiecznej zmarzliny dalekiej północy. To jest genom gatunku koniowatego z Alaski, a od niedawna też genom mamuta syberyjskiego sprzed około miliona lat. Przy czym oczywiście nie dotyczy to historii naszego gatunku, bo przed milionem lat na dalekiej północy ludzi ani ich bliskich krewnych po prostu zwyczajnie nie było. Wtedy jeszcze nasza historia była ograniczona do Afryki. I pierwsze analizy zarówno DNA współczesnego, jak i pod koniec lat 90. w grupie PABO DNA kopalnego wykorzystywały pewne szczególne fragmenty DNA, mianowicie DNA mitochondriów i chromosom Y. DNA mitochondriów jest o tyle szczególny, to jest DNA zawarty nie w jądrze komórkowym, tylko w mitochondriach, strukturach, które odpowiadają głównie za wytwarzanie energii w komórkach. One są pamiątką sprzed 2 miliardów lat, kiedy powstawały komórki eukariotyczne z połączenia komórek typu bakteryjnego. To są pamiątki dawnych bakterii, które ciągle jeszcze zachowały szczątkowy, choć bardzo krótki DNA. DNA mitochondriów człowieka to jest 16,5 tysiąca par zasad, podczas kiedy całość naszego genomu 3 miliardy par zasad. Więc to jest maleńki wycinek, ale o tyle ciekawy, że po pierwsze występuje w komórce w bardzo wielu kopiach, kilkudziesięciu, a nawet kilku. Po drugie, przekazywany jest potomstwu wyłącznie przez matkę, nigdy przez ojca. W związku z tym mamy ciągłość linii matczynej, co bardzo ułatwia analizę, dlatego że nie dochodzi do tego, co dochodzi przy wszystkich innych genach, mianowicie do tego, że warianty pochodzące od ojca i od matki tasują się, mieszają, dając nowe kombinacje w każdym pokoleniu. Tu tego tasowania nie ma, bo idzie tylko po jednej stronie. W związku z tym odtwarzanie historii jest znacznie, znacznie łatwiejsze. Drugim takim fragmentem, który dołączono na przełomie stuleci, był chromosom Y, który z kolei dziedziczony jest przez męskich potomków wyłącznie od ojców. On jest nieco trudniejszy w badaniu, bo jest, nie występuje w tak dużej ilości kopii, ale też się dawało. I w ten sposób na przełomie XX i XXI wieku dostaliśmy obraz, z którego wynika, że wszyscy żyjący obecnie na ludzie są potomkami populacji, której przodkowie jeszcze około 100 tysięcy lat temu wyłącznie żyli na terenie Afryki, a dopiero potem, właśnie tak między 100 a kilkanaście tysięcy lat temu, zależy w jakim rejonie świata, wychodząc z Afryki, stopniowo, krok po kroku zasiedlali całą planetę. Co w takim razie z takimi bardzo do nas podobnymi istotami, jak na przykład Neandertalczyk, którego ślady liczące ponad 100 tysięcy lat znajdujemy w Europie, na Kaukazie, w zachodniej części Azji i w wielu innych miejscach. No więc z tych badań wyszło, że Neandertalczyk nie był naszym przodkiem, tylko był wcześniejszym migrantem z Afryki, którego nasi przodkowie zastąpili, wyparli. Ale te badania wykorzystujące te prosto dziedziczone fragmenty genomu mają jedno ograniczenie, które na tym obrazku prostego rodowodu złożonego z 3 pokoleń widać. Proszę popatrzeć na te dwójkę dzieci. Ich mitochondria są mitochondriami odziedziczonymi od matki, która odziedziczyła je od swojej matki. Chromosom Y chłopca jest chromosomem Y jego ojca, który pochodzi od jego ojca. Już w pokoleniu dziadków mamy dwie osoby, po których nie mamy śladu, prawda? Matka ojca i ojciec matki. Ani mitochondria, ani Y. To mogli być Neandertalczycy, a my byśmy o tym nie wiedzieli. Czyli ta metoda jest łatwa, ale gubi niesłychanie dużo informacji. No to w takim razie może warto by sięgnąć do kompletnego genomu. Pierwszą sekwencję genomu człowieka opublikowano w 2001 roku, natomiast postępy technik badania DNA już w ostatnich kilkunastu latach umożliwiły prowadzenie takich analiz na całym genomie. Przy czym tu trudnością, bez wchodzenia w szczegóły techniczne, jest nie tylko samo pozyskiwanie tych sekwencji,
ale odtwarzanie historii, uwzględniając to, że to w każdym pokoleniu się tasuje. To jest znacznie trudniejsze teoretycznie, metody oczywiście komputerowe, bardzo kosztowne obliczeniowo. Ostatnio liczyłem coś takiego dla projektu badającego 1000 genomów współczesnych mieszkańców Polski. Taki był program 1000 polskich genomów, więc na komputerze dosyć silnym, mającym 48 rdzeni obliczeniowych, liczyło mi się to 6 tygodni. Więc to są dosyć poważne zadania. Do tego zaczęły dochodzić badania kopalnego DNA i okazało się, i to właśnie jest osiągnięcie z Fantepabo, że można uzyskiwać sekwencje kompletnych genomów, a nie tylko tych krótkich fragmentów, także z próbek kopalnych. Pierwsze takie genomy pojawiły się w 2010 roku i pierwszy był właśnie zespół z Fantepabo. Obecnie w ciągu każdego roku przybywają nam setki albo nawet i tysiące kolejnych. Ta metoda niesłychanie szybko, jak się rozwinęła, niesłychanie szybko ruszyła. I teraz tym pytaniem, które zadał sobie Pabo, korzystając z tych metod, była kwestia Neandertalczyków. Pierwsze ślady o cechach neandertalskich pojawiły się w szczątkach liczących już około 400 tysięcy lat. Natomiast około 30 kilku tysięcy lat temu, to zależy, jak licząc w pojedynczych stanowiskach w odległych górach, mógł się zachować nieco dłużej, ale 30 tysięcy lat temu Neandertalczyka już nie było. Co nie zmienia faktu, że przez kilkanaście tysięcy lat na terenie Europy żyły dwa gatunki homo. Homo sapiens i Neandertalczyk. Jakie w związku z tym były relacje? Tutaj widać, na tej górnej mapie widać zasięg Neandertalczyka, a te niebieskie strzałki to migracje homo sapiens z Afryki do Europy i Azji Zachodniej. Neandertalczyk był do nas niesłychanie podobny. Antropolodzy znajdują różnice w szkielecie, większy, masywniejszy, ale o dosyć podobnych proporcjach. Jak się odtworzy, wygląda tak jak tu na górze, ale jak widać, jak się takiego odtworzonego Neandertalczyka przebierze w garnitur i koszulę, jak zrobiono to w jednym z niemieckich muzeów, to nie wzbudziłby większej sensacji na ulicy współczesnego miasta. Jeżeli chodzi o osiągnięcia kultury, które nie są zupełnie tematem tego spotkania, to oczywiście dzisiaj, jeżeli kogoś nazwiemy Neandertalczykiem, to raczej nie będzie to komplement, jeżeli porównujemy Neandertalczyka z człowiekiem XXI wieku. Natomiast porównanie Neandertalczyka sprzed 40 tysięcy lat i Homo sapiens sprzed 40 tysięcy lat już takie ewidentne nie jest. Homo sapiens był przede wszystkim gatunkiem znacznie dynamiczniej rozprzestrzeniającym się. Powiedzielibyśmy językiem współczesnej ekologii, agresywnym gatunkiem inwazyjnym. Neandertalczycy rozprzestrzeniali się znacznie wolniej, mieli znacznie mniej dynamiczną populację, też wytwarzali narzędzia, tworzyli instrumenty muzyczne, chowali swoich zmarłych z różnymi przedmiotami, więc pewnie wierzyli w jakieś życie po życiu, więc aż tak bardzo się od nas nie różnili. Jeżeli odtwarzamy wygląd na podstawie sekwencji DNA, możemy odtworzyć nie tylko zarys twarzy na podstawie kośćca, ale dzięki badaniu kilkunastu genów w genomie możemy odtworzyć odcień skóry i kolor włosów. I tu widać, że Neandertalczycy, którzy do Europy przybyli wcześniej i żyli w niej znacznie dłużej niż Homo sapiens, wcześniej zaadoptowali się do warunków słabszego nasłonecznienia i wcześniej u nich pojawiły się cechy takie jak jasna skóra. Na tym rysunku
Z lewej strony widać rekonstrukcję neandertalki sprzed 40 tysięcy lat, gdzie właśnie na podstawie badań DNA stwierdzono, że miała jasną skórę i jaśniejsze włosy. Natomiast najstarszy Homo sapiens z Wysp Brytyjskich, pierwszy prawdziwy rodowity Brytyjczyk, to wyglądał tak jak ten po prawej, to jest tak zwany człowiek z Cheddar. Notabene, kiedy ten obrazek oglądają różnego rodzaju nacjonaliści, to jest to zawsze bardzo zabawne, jak na to reagują, ale to mniejsza z tym. Tak wyglądali prawdziwi rdzenni Europejczycy przed przybyciem neolitycznych rolników z Bliskiego Wschodu około 10 tysięcy lat temu. Genom Neandertalczyka to wielkie osiągnięcie PABO, nagrodzone Nagrodą Nobla. Pierwsze fragmenty, około miliona par zasad, opublikowane w 2006 roku. Większość kodujących obszarów genomu w roku 2010. Obecnie techniki te są tak zaawansowane, że z 40 mg kości, czyli z naprawdę maleńkiej próbki kości, jesteśmy w stanie cały genom z bardzo dużą dokładnością odtworzyć. Każdy fragment jest czytany 50 razy, bo te metody opierają się na tym, że każdy fragment jest czytany wielokrotnie, żeby potem dało się z tego poskładać całość. I co z tej analizy grupy PABO wynika? Więc rozejście się naszych linii ewolucyjnych rozpoczęło się znacznie wcześniej, zanim człowiek wyszedł z Afryki, czyli wspólny przodek człowieka i Neandertalczyków żył w Afryce. Neandertalczycy rozpoczęli wędrówki z Afryki po świecie, a przynajmniej w Azji i w Europie wcześniej niż Homo sapiens. Kiedy Homo sapiens do nich dołączył później, był już osobnym gatunkiem, ale jednak dochodziło między Homo sapiens i Neandertalczykiem do krzyżowania się. I to jest fascynujące, dlatego że kiedy wcześniej, w 1997 roku, PABO sekwencjonował DNA mitochondriów Neandertalczyka, to on się lokował poza całym drzewem mitochondriów ludzkich, czyli żadnego śladu krzyżowania nie było. Dopiero ale tak jak pokazywałem na tym rodowodzie, analizowanie wyłącznie tej jednej matczynej linii gubi bardzo wiele informacji. Po przeanalizowaniu całego genomu okazało się, że te krzyżówki były i w genomach wszystkich mieszkańców Ziemi poza Afryką, Afryką subsaharyjską, mamy od 2 do 4% DNA neandertalskiego. To nie jest dużo i te krzyżówki prawdopodobnie nie były bardzo częste, ale ponieważ człowiek był gatunkiem bardzo dynamicznym, gdzie niewielkie grupy liczone w tysiącach zasiedlały całe kontynenty, to nawet z pojedynczych krzyżówek namnażało się to w dużej skali. I jeżeli patrzymy na człowieka z paleolitu i człowieka współczesnego, a możemy na obu spojrzeć genetycznie dzięki badaniom kopalnego DNA Homo sapiens, to wychodzi, że mamy tego DNA coraz mniej, czyli dobór naturalny raczej te fragmenty eliminuje, czyli to nie były jeszcze zupełnie oddzielone od siebie gatunki, ale początek tego oddzielania już widać, bo widać, że dobór naturalny raczej eliminował te mieszańce, a to, co pozostało, to niewiele. I teraz ktoś pamiętający biologię ze szkoły może spytać, ale jak to? Przecież definicja gatunku jest taka, że jeżeli się krzyżują ze sobą, to ten sam gatunek, a jak nie krzyżują, to nie ten sam gatunek. Jak wszystkie definicje w biologii, tak i ta ma swoją szarą strefę i blisko spokrewnione ze sobą gatunki mogą się krzyżować, chociaż w naturalnym środowisku nie zawsze mają na to ochotę. Ale się to zdarza. I tak dobrym modelem są tutaj niedźwiedzie. Odległość genetyczna między niedźwiedziem brunatnym a niedźwiedziem polarnym jest z grubsza taka jak między człowiekiem a Neandertalczykiem. I one na granicy swoich zasięgów na północy Kanady jak najbardziej się krzyżują. Tutaj jest zdjęcie wypchanego okazu takiego mieszkańca odstrzelonego przez jakiegoś kanadyjskiego myśliwego. One mają tego pecha,
że nie są chronione ani przez prawo chroniące niedźwiedzia polarnego, ani przez prawo chroniące niedźwiedzia brunatnego, więc walą do nich ile wlezie, ale jak widać, tak blisko spokrewnione gatunki mogą się krzyżować i do tych krzyżowań dochodziło nie tylko na początku ludzkich wędrówek, ale jeszcze kiedy człowiek dotarł do Europy. Tutaj na przykład jest żuchwa sprzed około 40 tysięcy lat, czyli pierwszych ludzi, którzy dotarli do Europy, w jaskini znaleziona w Rumunii, gdzie z zębów, widać ładnie zachowane zęby, pewnie dobrego dentystę miał, ale z analizy DNA z tego zęba sprzed 40 tysięcy lat wychodzi, że ten Homo sapiens miał w rodzinie pradziadka albo prapradziadka, to pokolenie Neandertalczyka. Czyli kilka pokoleń wcześniej miał Neandertalczyka w rodzinie, przy czym z tych krzyżówek, które wtedy miały miejsce w Europie, w naszym genomie śladów nie ma. Są z tych wcześniejszych krzyżówek w czasie wcześniejszych migracji. I Neandertalczyk nie jest jedyną taką historią. W jaskini Denisowej, nazwanej od proroka Denisa, który pustelnika, który tam żył w XIX wieku, w górach Altaju znaleziono szczątki, jedną kość palca dłoni, czegoś, co było podobne do Neandertalczyka, ale nie było ani Neandertalczykiem, ani Homo sapiens. Z tego maleńkiego fragmentu udało się wyizolować DNA i sekwencjonować genom, znowu zespół z Fante Pabo, i okazało się, że był to jeszcze jeden gatunek, który nie był ani Homo sapiens, ani Neandertalczykiem, był bliżej Neandertalczyków niż Homo sapiens i też się krzyżował i z Neandertalczykiem, i z Homo sapiens. W związku z tym to, co się działo, to jest to, że do genomów i Homo sapiens, i Neandertalczyków, i Denisowian włączał się materiał z pozostałych gatunków. Być może był tam jeszcze jeden gatunek. To się odtwarza na podstawie tego, co jest we współczesnych sekwencjach, a nie daje się wyjaśnić żadnym z tych. Tam jeszcze powinien być jakiś kolejny, czwarty gatunek, ale nie udało się znaleźć jego szczątków kopalnych, a przynajmniej nie takich, żeby odtworzyć DNA. I tak w Eurazji 40 tysięcy lat temu mieliśmy trzy gatunki homininów, które często żyły obok siebie. W jaskini Denisowej znajdujemy szczątki i Neandertalczyków, i Denisowian, a także znaleziono szczątki dziecka, dziewczynki, która była pierwszym pokoleniem mieszanym. Jedno z rodziców było Neandertalczykiem, drugie Denisowianką, albo odwrotnie. W związku z tym mieliśmy tę wymianę. Jeżeli chodzi o Denisowian, ich geny trafiały do mieszkań, do Homo sapiens, do ludzi, którzy wędrowali z Afryki na północ i potem na wschód, by zasiedlić Azję, głównie Azję południowo-wschodnią i tereny Oceanii. I po tych tak zwanych admiksjach w genomach mieszkańców właśnie Azji południowo-wschodniej i Oceanii mamy ślady denisowiańskie. Czyli widać z tego, że prehistoria naszego gatunku na podstawie tych badań kształtuje się mniej więcej tak, że z przodków, być może przodkiem był gatunek zwany Homo heidelbergensis, chociaż nie wiadomo, bo jego genomu w całości nie udało się odtworzyć, za dawny, za słabo zachowany, pojawiły się trzy gatunki. Azjatycki denisowianin, eurazjatycki neandertalczyk i afrykański Homo sapiens. I potem ten afrykański Homo sapiens też wyruszył i trochę wymieszał się z denisowianami, neandertalczykami, trochę ich wyparł. Tu jest jeszcze bardzo ciekawa historia najstarszych homininów z Europy sprzed około 400 tysięcy lat, które nie są ani neandertalczykiem, chyba że bardzo wczesnym, ani denisowianinem, ani Homo sapiens, może właśnie są tym przodkiem. Niestety przy tej skali czasowej już nie jesteśmy w stanie, nawet Svante Paabo nie potrafi odczytać kompletnego DNA. I na samo zakończenie, co ma to wspólnego z fizjologią człowieka współczesnego? Otóż
to, że z tych krzyżówek trafiły do naszego genomu nie tylko nieznaczące nic dla ewolucji, tak zwane markery zmienności, ale może warianty genów, które przekładają się na to, jak wyglądamy i jak działa nasz organizm. Wiadomo na przykład, że mieszkańcy gór, wysokich gór w Tybecie mają pewien wariant jednego genu zwanego EPAS1, który ułatwia im życie w warunkach bardzo niskiego ciśnienia tlenu. I teraz jak się porównuje ten wariant genu z wariantami genu ich krewnych nizinnych, na przykład Chińczyków z grupy Han, to jest zupełnie niepodobny, ale jest prawie taki sam jak wariant denisowiański. Czyli prawdopodobnie z admiksji denisowiańskiej denisowianie może byli ludźmi wysokogórskimi. Nie wiem, może by trzeba naszych himalaistów przebadać, czy też czegoś takiego nie, tu nie mają. Natomiast co u Europejczyków z Neandertalczyka? Więc nasuwające się byłoby to, że może ta jasna skóra, ale nie. Neandertalczycy mieli skórę jasną i ciemną, tak samo jak Homo sapiens, i niektóre warianty jasnej skóry i jasnych włosów są neandertalskie, niektóre pojawiły się niezależnie. Natomiast trafiły do naszego genomu fragmenty między innymi genów odpowiadających za działanie układu odpornościowego. Neandertalczyk w Europie mieszkał dłużej od nas, miał więcej czasu na dostosowanie się do lokalnych patogenów. Te fragmenty mogą między innymi odpowiadać też za nasze skłonności do tak zwanych chorób autoimmunologicznych, czyli takich, gdzie nasz układ odpornościowy atakuje nasze własne komórki. Wiadomo, że fragmenty neandertalskie powiązano z bardzo ciężkim przebiegiem COVID-19 w początkowych fazach pandemii we Włoszech. To były te wczesne warianty z 2020 roku wirusa, gdzie śmiertelny czy bardzo ciężki przebieg był głównie związany z tym, że układ odpornościowy reagował tak silnie, że przy okazji zabijał człowieka, próbując walczyć z wirusem. I fragment, który był statystycznie skorelowany z prawdopodobieństwem takiego przebiegu, pochodzi z admiksji neandertalskiej. Znowu badania grupy PABO. W związku z tym widać, że po neandertalczykach trochę nam zostało. Został nam chronotyp, czyli na przykład to, czy ktoś jest typem skowronka czy sowy, jak to się mówi. Chronotyp tak zwany sowy jest statystycznie skorelowany z pochodzeniem, z fragmentami neandertalskimi, przy czym trzeba pamiętać, to nie jest sprawczość 1:1. To jest większe lub mniejsze prawdopodobieństwo, ale to jest korelacja statystyczna, ale nie przełożenie. I na samo zakończenie, jeżeli Państwo czytali publikacje mniej więcej sprzed 2-3 lat, to znajdą tam Państwo informację, że w genomach mieszkańców Afryki z rejonu subsaharyjskiego śladów neandertalskich nie ma. Więc nie jest to prawda, one są, jest ich 10-krotnie mniej, ale są. Choćby przez powrotne migracje z Bliskiego Wschodu z powrotem do Afryki i rozprzestrzenianie się, czy też wymianę wariantów wcześniej, zanim neandertalczyk z Afryki wyszedł. Więc to nie jest tak, że w genomach afrykańskich tego wcale nie ma, ale jest znacznie, ale to znacznie mniej. Czyli jak widać, wiele się dowiedzieliśmy o naszej prehistorii i o naszej teraźniejszości. Co więcej, to są rzeczy bardzo nowe. W tej chwili badania archeogenetyki i archeogenomiki dzieją się cały czas. Normą w tej chwili stają się wielkie projekty, w których uczestniczą zespoły składające się z archeologów i genetyków, żeby interdyscyplinarnie atakować pytania dotyczące naszej odległej przeszłości. I ta właśnie interdyscyplinarność, to spotkanie biologii z archeologią w bardzo wielu dziedzinach, to jest też jedna z zasług tegorocznego noblisty. Dziękuję. Dwa, trzy pytania, bo wszystkich pewnie wątpliwości nie rozwiążemy, ale czy ktoś ma pytania? Tak troszeczkę z boku. Co tak tych pierwszych
ludzi gnało? Jaka myśl, że będzie gdzieś większy? Co powodowało, że się tak przemieszczali? A skąd to możemy wiedzieć, ale wydaje mi się, że ekspansywność na nowe terytoria niekoniecznie wynikająca z jakiejś nieuchronnej konieczności w rodzaju, że skończyły się zasoby tam, gdzie do tej pory byliśmy, tylko po prostu dlatego, że te miejsca nieodkryte są, to jest jedna z bardzo głębokich ludzkich cech. Wydaje mi się, że to jest ta cecha, przez którą teraz w świecie współczesnym, w świecie nowoczesnym uprawiamy naukę. Też dlatego, że te pytania po prostu są i wymagają odpowiedzi. Ale inny aspekt tego jest taki, że grupy łowiecko-zbierackie, a takimi byli ci bardzo wcześni ludzie, dosyć szybko, jeżeli się dobrze namnażali, to dosyć szybko i skutecznie wyjaławiali swoje terytoria. W związku z tym ciągłe poszukiwanie nowych łowieckich terytoriów też było jednym z tych czynników. Ale Homo sapiens był pod tym względem absolutnie wyjątkowy. Neandertalczyk też wędrował. Inne gatunki Homo, wcześniej Homo erectus, też wywędrował z Afryki ponad milion lat temu i dotarł aż na tereny dzisiejszej Indonezji. Ale to nie były migracje tak intensywne i tak błyskawiczne jak ludzkie. Można? Tak. Częściowo pan chyba już w tej chwili odpowiedział, ale mówił pan, że z Afryki emigrowali do Europy i do Azji, a jeśli chodzi o Amerykę czy Do Ameryki dotarli później z Azji. Zaś pierwsze zasiedlenie Ameryk miało miejsce kilkanaście tysięcy lat temu przez mieszkańców wschodniej Syberii, przez cieśninę Beringa, przez Kamczatkę. Zresztą, proszę Państwa, to nawet widać, jeżeli popatrzymy na rdzennych mieszkańców Syberii i na rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej i Południowej, to te podobieństwa na pierwszy rzut oka po prostu widać, bo to były stosunkowo niedawne migracje, były dwie takie fale migracji skądinąd pasujące do dwóch zupełnie różnych grup językowych, którymi się posługują narody rdzenne obu Ameryk, ale to były migracje mniej więcej 17 do 14 tysięcy lat temu z Syberii przez cieśninę Beringa. Wtedy był niższy poziom oceanów i tam był taki moment, że poziom wody był niższy, ale było stosunkowo ciepło i tam się dało po prostu przejść. Podobnie jak 40 tysięcy lat temu dało się znacznie łatwiej dotrzeć z Azji Południowo-Wschodniej do Australii i na Papuę Nową Gwineę niż obecnie. Nie trzeba było pokonywać wielkich odległości morskich. Czy te informacje, które teraz zostały uzyskane na temat genomów tych trzech linii, mogą nam pomóc w jakiś sposób w odpowiedzi na pytanie, dlaczego przetrwał Homo sapiens? Powiedział pan, jeśli można jeszcze, że w naszym genomie obecnego człowieka znajdują się pewne fragmenty dotyczące odporności. Tak. Wynikałoby z tego, że ta odporność u Neandertalczyka była lepsza. Tak zrozumiałam. Wobec tego, jak to ma się do tego, że to nie oni przetrwali, trudno, tylko my? Trudno powiedzieć, czy lepsza, czy gorsza, ale na pewno dłużej przystosowana akurat do warunków powiedzmy nieafrykańskich. Tu jest kilka hipotez, począwszy od najbardziej agresywnych, mianowicie takich, że po prostu ich wymordowaliśmy i zjedliśmy, na co są ślady, ale siebie nawzajem też wtedy zjadaliśmy, przez taką, że oni tak naprawdę nie wyginęli, ale przez to, że populacja Homo sapiens była dużo bardziej liczna, być może byliśmy płodniejsi po prostu, to niejako przez te krzyżówki rozpuścili się w naszej populacji i nie tyle, że wyginęli, ale po prostu stracili swoją odrębność przez te krzyżówki. Są też skądinąd w pracach PABO wyniki pokazujące, że być może niektóre geny, które odpowiadają za rozwój kory mózgowej, działają nieco intensywniej i nieco skuteczniej niż u sapiens, co by wykazywało jednak na
pewną przewagę technologiczną i intelektualną Homo sapiens cywilizacyjną, chociaż bardzo wyraźnych śladów tego, ile mi wiadomo, archeologicznych nie ma, poza jednym. I to jest dosyć ciekawe. Mianowicie Homo sapiens od dosyć wczesnych czasów skutecznie radził sobie z przeszkodami wodnymi, robiąc różnego rodzaju czółna, tratwy i tak dalej. Neandertalczyk tego nie potrafił. Jako żeglarzowi bardzo mi się podoba ta hipoteza, że tym, co stanowiło nasz sukces, była zdolność do nawigacji po różnych zbiornikach wodnych. Natomiast prawdopodobnie jest to kombinacja wszystkich tych czynników. Na pewno była to sytuacja, że populacja człowieka była dynamiczniejsza, szybciej się namnażająca. I to jest coś, co znajduje odpowiedniki we współczesnej ekologii, kiedy pojawiają się tak zwane gatunki inwazyjne, które wypierają wcześniejsze gatunki rodzime. Na przykład w niektórych rejonach Europy amerykańskie szare wiewiórki wypierają znane nam rude wiewiórki. Na Wyspach Brytyjskich tych rudych już praktycznie nie ma, są wyłącznie te amerykańskie. Z kolei w Polsce i w Europie praktycznie nie ma już dziko żyjącej norki europejskiej. Wyparła ją norka amerykańska od osobników, które uciekły z hodowli futrzarskich w Rosji. I to się stało w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. I ekologia zna masę tego typu historii i to była prawdopodobnie jedna z nich. Po prostu byliśmy i jesteśmy inwazyjnym gatunkiem wypierającym inne gatunki makrofauny. Co zresztą robimy na też i naszą szkodę do teraz. Niewiele się pod tym względem nie zmieniliśmy. Dziękuję za wykład. Ja wracam do tego pytania poprzedniego jeszcze. Tutaj pan się pytał, czy pani o Amerykę. Ja nie podam źródła, czytałem taki materiał związany z przybyciem na Karaiby osób z Afryki. I mam takie pytanie, i to było właśnie oparte o badania genetyczne, że znaleziono tam właśnie jakieś części DNA, które by powiązywały, że ten człowiek do Ameryki nie przybył tylko w większości faktycznie tą drogą, ale że były też może jakieś tam przypadki bezpośredniego kontaktu. Czy pan o tym słyszał, że pan to potwierdza? Nie słyszałem o tym. Oczywiście na Karaibach mamy masę składnika afrykańskiego z czasów nowożytnych, z czasów niewolnictwa, gdzie to wiadomo. Natomiast nie wydaje mi się to prawdopodobne, dlatego że jednak pierwsze grupy ludzi będące w stanie pokonywać odległości morskie poza zasięgiem wzroku, takie, że z jednego brzegu, z jednej wyspy widać drugie, to jest mniej więcej jakieś kilkaset lat przed naszą erą. To byli żeglarze austronezyjscy z okolic dzisiejszego Tajwanu, którzy dotarli z jednej strony na Madagaskar, z drugiej strony na Fidżi, a potem dalej do Polinezji. Ale to jednak była już w zasadzie całkiem współczesna, chociaż antyczna cywilizacja. Nie wydaje mi się, żeby dziesiątki tysięcy lat temu było to zwyczajnie wykonalne. W każdym razie nie słyszałem tej koncepcji dyskutowanej. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Nie mam wątpliwości, że można pana profesora słuchać jeszcze półtorej godziny, ale przypominam, że mamy jeszcze dwa Noble. Dobrze, że nie wszystkie robimy w czasie jednego spotkania, bo jeszcze by dołożyć ekonomię i wtedy już w ogóle byśmy się nie zmieścili. Prosimy teraz pana profesora Krzysztofa Meissnera, żeby spróbował nam przybliżyć fizykę. Bo tak sobie pomyślałam, dopóki nie zostanie wprowadzone, że my jesteśmy też dobrym przykładem tego, że przemieszczamy się bez koniecznie klimatycznych i innych powodów, bo wszyscy tu jesteśmy z zainteresowania, prawda? Przygnała nas tutaj ciekawość czysta. Panie profesorze. Bardzo dziękuję. Chciałbym opowiedzieć po tej fascynującej historii o naszym genomie i jego pochodzeniu o Nagrodzie Nobla z fizyki, która w tym roku została przyznana tym trzem panom, John Clauser, Alain Aspect i Anton Zeilinger.
Jeden jest z Lawrence Berkeley, i z Lawrence Livermore Laboratory. Alain Aspect jest z École Nationale z Francji, a Anton Zeilinger jest z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Kiedyś wcześniej był z Innsbruck. Otóż to jest mój jedyny slajd. Ja tu teraz się skupię na kolejnych punktach tego slajdu. Otóż chodzi o spór o mechanikę kwantową. Ta Nagroda Nobla tak naprawdę dotyczy problemu, czy dyskusji, czy sporu, który zapoczątkował Einstein i Bohr podczas słynnej konferencji solvejowskiej w 1927 roku, która wydawała się absolutnie nierozwiązywalna. To była dyskusja filozoficzna de facto, o czym chcę powiedzieć. Mianowicie mechanika kwantowa w 1925-1926 roku powstała, tak naprawdę z czystej myśli, zawsze to podkreślam, to nie była próba opisania czegoś, to była czysta myśl, w którą najpierw Heisenberg, Born i Jordan w roku 1925, a w następnym roku Schrödinger. To było zupełnie coś spoza tego świata. To nie było rozszerzenie mechaniki klasycznej, to było coś kompletnie różnego. Jak mówię, dwie największe teorie XX wieku, czyli ogólna teoria względności Einsteina i mechanika kwantowa, powstały z czystej myśli. To nie było gromadzenie coraz większej liczby doświadczeń, po czym ludzie siedli nad tymi doświadczeniami. Ach, z nich wynika taka teoria. Było kompletnie, to była platońska idea obiektywna, która stała za tym i dopiero z niej zaczęto porównywać to z doświadczeniem. Także to jest absolutnie, Platon zaczął dominować teraz w fizyce po 2000 latach Arystotelesa. Otóż, jak powstała ta mechanika kwantowa, ona operowała, ponieważ powstała z czystej myśli, operowała kompletnie innymi bytami, niż my je widzimy naokoło. To była funkcja falowa w przypadku Heisenberga, to była mechanika macierzowa, to było coś kompletnie nieoczywistego, ponieważ z każdą cząstką, z którą w mechanice klasycznej kojarzymy trzy położenia i trzy prędkości, czyli sześć liczb, nagle mówiła nie, taka kulka jest opisywana przez nieskończoną macierz. Położenie i nieskończona macierz pęd. No kompletnie nie wiadomo, jak to ze sobą związać. To zaczęła być maksymalnie nieintuicyjna. Potem przyszedł Schrödinger, trochę lepiej było, bo była funkcja falowa, ale też coś, co zupełnie nie przypomina prędkości i położenia. Otóż w 1927 roku Bohr przed tą konferencją przedstawił taką interpretację, znaczy w okolicach tej konferencji, tak zwaną interpretację kopenhaską, no sam pochodził z Kopenhagi, w której powiedział, że nie mamy w ogóle co pytać, czym jest funkcja falowa. Bierzemy tam jej do kwadratu czy moduł, to jest może mniej istotne, i ona wskazuje, że jak wykonamy mnóstwo doświadczeń, to oto funkcja falowa powie, z jakim prawdopodobieństwem dostaniemy dany wynik. Czyli jeżeli funkcja falowa, no powiedzmy na ekranie elektronu wygląda jakoś tak, no to jak wykonamy milion doświadczeń, to będziemy tam mieli 5 tysięcy tu, 12 tysięcy, 50 tysięcy, 180 tysięcy i tak dalej, aż się zsumuje do miliona, że to będzie szło po tej krzywej. Natomiast jeżeli mamy pojedynczy pomiar, to absolutnie nie możemy powiedzieć, czy to się stanie tu, tu, tu czy tu. Dopiero milion doświadczeń mówi nam, powiedzmy, o tym, co się tam może stać. Einstein z tym się fundamentalnie nie zgadzał. Mówił, że to jest ta mechanika kwantowa, ona może jest i skuteczna, ale jest niekompletna. Że Bóg nie gra z wszechświatem w kości. Że to jest tak, że ten elektron, który gdzieś tam uderza w ten ekran, on ma w sobie taki jakby zegareczek, który mu mówi, że masz uderzyć tu, a następny elektron tu, a tylko przez to, że my nie mamy dostępu do tego zegareczka, my musimy to opisywać przez prawdopodobieństwo. Ale gdybyśmy mieli, to byśmy wiedzieli dokładnie, przewidzieli wynik każdego pomiaru, a nie tylko średnią z tych pomiarów. No i to była dyskusja między Bohrem i Einsteinem i wydawała ona się nierozstrzygalna. No jest albo tak, ale i tak nie mamy dostępu do tych zegareczków, no więc po prostu używamy mechaniki kwantowej, no bo to jest coś, co bardzo skutecznie opisuje
rzeczywistość. Ale Einstein nie dał za wygraną i powiedział, że, znaczy razem Einstein, Podolski, Rosen, to jest 1935 rok, napisali słynną pracę o paradoksie EPR, w których Einstein z kolegami zaproponowali, że przecież to nie ma żadnego sensu, znaczy żeby mechanika kwantowa nie ma żadnego sensu. Oni powiedzieli, wyobraźmy sobie dwie cząstki, które są produkowane gdzieś tam i one są w stanie splątanym, to znaczy jak gdyby w mechanice kwantowej to jest tak, że można zrobić superpozycję stanu elektronu, który tu ma uderzyć i tu ma uderzyć. I dopóki nie podstawimy ekranu, one są naraz w tej superpozycji. Nie decydują o tym, gdzie ma uderzyć. Dopiero podstawienie ekranu w ramach mechaniki kwantowej zmusza elektron do powiedzenia, no dobrze, to uderzam tu. A drugi elektron, no dobrze, to uderzam tu. Więc to i to jak gdyby mechanika kwantowa mówi, że my nie mamy wglądu w to, my nie możemy przewidzieć, co się stanie, ale nie jest to z kolei kompletnie chaotyczne, bo jakby weźmiemy milion elektronów, no to połowa średnio uderzy tu, a połowa średnio tu. Więc to nie jest kompletny chaos, ale w wyniku pojedynczego pomiaru przewidzieć nie możemy. No i właśnie Einstein, Podolski, Rosen powiedzieli, to weźmy takie dwie cząstki w stanie splątanym i one... I jedną wysyłamy na jeden kraniec galaktyki, a drugą na drugi kraniec galaktyki. I tam na krańcu galaktyki jest obserwator, który ustawia tam, powiedzmy, polaryzator, oni tam mówili o elektronach, ale to może być foton, polaryzator pod jakimś kątem, sam sobie wymyślił, nie wiem, 37 stopni. Jak wymyślił 37 stopni, coś mu wyjdzie, ale to zmusza ten drugi do tego, żeby się dostosować do wyniku pomiaru pod kątem 37 stopni. No więc Einstein mówi, to nie ma żadnego sensu, bo jak one są odległe tam o 10 tysięcy lat świetlnych, to ten drugi nie może wiedzieć o tym, co, jak sobie ustalił ten obserwator, ten polaryzator. Wydaje się to kompletnie absurdalne. Powiedział, tak nie może być. Bo jednak po pierwsze intuicyjnie mówimy, że po pierwsze prędkość sygnałów nie może być większa niż prędkość światła, więc trzeba by poczekać te tam 10 tysięcy lat, zanim drugi by się dowiedział, co tu się dzieje, a to się dzieje w tym samym czasie jak gdyby. A po drugie, on mówi, to musi zależeć lokalnie od tego, co się tu dzieje, co ten obserwator wymyślił te 37 stopni. Więc mówi, że tam są te lokalne zmienne ukryte, które wtedy nas by przestało to dziwić, bo jakby one wystartowały z tego punktu, mając nakręcony zegareczek jakoś, i ten drugi mając nakręcony zegareczek jakoś, to by nas nie zdziwiło, że ten drugi wie, co robi ten. Prawda? Jeżeli wyobrazimy sobie, że mamy cztery kulki w koszyku, dwie czerwone, dwie niebieskie, ale wiemy, że wysyłamy te kulki, nie wiemy jaką wysyłamy, ale wysyłamy je parami, znaczy jak wyślemy czerwoną, to druga będzie czerwona, jak wyślemy niebieską, to druga, no to pomiar jednej, od razu nam mówi, jak ktoś powie, aha, mam czerwoną, no to wiadomo, że drugi też ma czerwoną. To nas przestaje dziwić to, że ten drugi wie, co się dzieje. No więc wydawało się, że to jest ten paradoks. Mówił, no to dobrze, to muszą być jakieś lokalne zmienne ukryte. On mówi, albo mechanika kwantowa nie jest kompletna i to był wniosek z tej pracy, no albo to był ten wniosek, którego oni nie wyciągnęli, albo mechanika kwantowa nie jest lokalna. Czyli ona rzeczywiście decyduje szybciej niż prędkość światła to, co się dzieje w tej drugiej, z tej drugiej strony. Bo mechanika kwantowa mówi, że nic o tym nie decyduje, znaczy, że to się dzieje, że świat się staje. My nie możemy tego zdecydować czy dowiedzieć się. Musimy poczekać, elektron uderza albo polaryzator stawiamy, mamy wynik spinu do góry czy spinu do dołu i to dopiero wtedy się to dzieje. Wcześniej nic się nie dzieje, nic z tą superpozycją zrobić nie możemy. Ale wydawało się, że to jest problem filozoficzny. Znaczy, że tego nie rozstrzygniemy. No, jedni będą uważali tak, drudzy będą uważali inaczej, używamy tych samych równań i to jest nie do rozstrzygnięcia. I przychodzi pan John Stuart Bell, którego zresztą znałem osobiście, jeszcze jako student go poznałem, no w CERN-ie był. I w roku 64 napisał pracę absolutnie zdumiewającą. Znaczy taką, że pokazał, że jakiekolwiek by te zegareczki nie były,
to jest różnica między mechaniką kwantową a teorią takich lokalnych zmiennych ukrytych. Pokazał eksperyment właśnie ze splątanymi cząstkami. On mówił akurat o elektronach, teraz się to zwykle robi z fotonami, ale on mówił akurat o elektronach i pokazał, że wynik takiego splątania, pewne korelacje, pewne nierówności, wyniki takie klasycznego pomiaru i kwantowego pomiaru mogą się różnić. Znaczy powiedział, że pewna kombinacja obserwacji przez jednego obserwatora i drugiego, jak zrobimy z tego jakieś liczby i dodamy te liczby, to ona nie może przekroczyć jedynki, jeżeli istnieją jakiekolwiek zegareczki. Jeżeli to jest już zdeterminowane, te pomiary, to nie może przekroczyć, pewna suma liczb nie może przekroczyć jedynki. Natomiast jeżeli mechanika kwantowa ma rację, to może dojść aż do pierwiastka z dwóch, czyli aż do 1,4. I nierówność Bella to jest stwierdzenie, że jeżeli pomiary wskażą, że jest mniej niż jeden wynik o konkretnych pomiarów, to wtedy być może Einstein ma rację, znaczy, że wszystko jest klasyczne. Natomiast jeżeli łamana jest nierówność Bella, jeżeli jakiś pomiar wskaże, że jest ponad jeden ta konkretna korelacja, to wtedy nie ma szans, nie ma zegareczków. Mechanika kwantowa, jakkolwiek by dziwnie nie wyglądała, ona jest prawidłowym opisem rzeczywistości. Teraz, John Clauser, który jest no, trochę później, przerobił trochę nierówności Bella, które się słabo nadawały do pomiaru, ale to wynikało, to po prostu idea była absolutnie Bella, takie praca była tak zwana CHSH, tam Horn, Shanmi i Holt, w 69 roku, a w 72 próbowali to zmierzyć, bo to już się nadawało do pomiaru. Natomiast po pomiarze ludzie oczywiście rzucili się na to, wyszło im ponad jeden, to znaczy, że mechanika kwantowa ma rację, a nie Einstein. Wyszło im ponad jeden, ale ludzie rzucili się na te wyniki i powiedzieli, nie wzięliście pod uwagę pewnych luk w rozumowaniu. Tam jest takie to, że detektory nie wszystko rejestrują. Bo może się zdarzyło tak, że nie zarejestrowaliście tych, które by sprowadziły tą sumę poniżej jedynki. No więc ludzie się tym zaczęli wtedy mocno zajmować i wskazali kilka jak gdyby takich słabych punktów tego eksperymentu. No i po 10 latach Alain Aspect zabrał się za to, już technologia bardzo szybko szła naprzód, w sensie i detektorów, i produkcji stanów splątanych, to bardzo szybko szło naprzód i zrobił eksperyment, który wydawało się wtedy, że już jest absolutnie, nic mu nie można zarzucić i wyszło mu też ponad jeden. Ale znowu okazało się, że ludzie wymyślili kolejne zarzuty do tego eksperymentu, że on nie wziął wszystkiego pod uwagę i to już było bardzo trudne do odrzucenia. No i to widzą Państwo, że minęło tam ponad 30 lat. Anton Zeilinger najpierw w Innsbrucku, potem w Wiedniu pracował nad tym. No i technologia już tak poszła naprzód, że jego eksperyment z 2015 już od tego czasu, czyli przez te 7 lat ludzie próbują się do tego jakoś przyczepić, że on czegoś nie wziął pod uwagę, że być może coś zaniedbał. Nie ma, znaczy widać, wygląda na to, że po prostu to jest już ten właściwy eksperyment, o którym myślał Bell, jako rozstrzygający, czy mechanika kwantowa, czy teoria klasyczna i jednoznacznie wskazał, po prostu z absolutnie prawdopodobieństwem niebywałym, bliskim jedności, tam na którymś miejscu po przecinku, że mechanika kwantowa jest teorią właściwą. Czyli nie ma zegareczków. To jest to jest potwierdzenie tego, co jest tak bardzo dziwne z punktu widzenia mechaniki kwantowej. Mianowicie, że świat się staje. Znaczy to nie jest tak, że my możemy zbadać stan świata i powiedzieć, przewidzimy jego przyszłość. Nie przewidzimy. Choćbyśmy nawet znali funkcję falową, czego nie znamy, bo znowu w mechanika kwantowa, że jeżeli poznamy funkcję falową, to ją zniszczymy. No ale załóżmy nawet, że ją znamy, to nic nam nie daje. My musimy poczekać i w każdej tam nanosekundzie czy femtosekundzie, również w naszym ciele dokonywane są pomiary, które mogą być tak
lub tak. Na przykład są zjawiska kwantowe, no Roger Penrose, Stuart Hameroff twierdzą, że w każdej komórce są zjawiska kwantowe istotne dla przewodzenia nerwowego na przykład. Bo wiadomo, no wszystko jest oparte o kwanty. No fakt, że ta woda jest płynna, jakbym się tak naprawdę zaczął temu przyglądać, to muszę dojść do mechaniki kwantowej, żeby to wyjaśnić. Dlaczego w to nie mogę włożyć palca, a w wodę mogę? Mechanika kwantowa. Dlaczego kolor tego jest zielony? Mechanika kwantowa. No to wszystko, za wszystkim stoi mechanika kwantowa de facto. To, że istniejemy, gdybyśmy na femtosekundę zawiesili mechanikę kwantową i powiedzieli, no zostawmy tą mechanikę klasyczną, chociaż na chwilkę, to już nas nie ma. Ponieważ elektron spada poniżej femtosekundy na jądro, trzyma go na orbicie tylko i wyłącznie mechanika kwantowa. W związku z tym to, że my istniejemy, istniejemy dzięki mechanice kwantowej. Ale te wnioski filozoficzne, czy świat się staje, czy elektron sam nie wie, co ma zrobić i jaki wynik będzie eksperymentu. Okazuje się, że nie wie, świat się staje i te eksperymenty wskazują jednoznacznie na ten znacznie ciekawszy, znaczy dla mnie świat, który jest niedeterministyczny, jest radykalnie ciekawszy niż świat newtonowski. Deterministyczny. On nie jest chaotyczny, bo jednak funkcja falowa mówi, jak zrobimy coś milion razy, to to się uśredni. To samo jak ja podniosę tę szklankę, to ja nie widzę, żebym tunelował mój palec przez szklankę. Dlaczego? Bo uśredniamy wyniki mnóstwa pomiarów. I dlatego świat klasyczny jest przewidywalny, ale za tym stoi taka fundamentalna nieprzewidywalność, która się kumuluje. Jestem również na twierdzenie o wolnej woli na przykład zostało sformułowane, że jeżeli eksperymentator ma wolną wolę, to ta wolna wola się przenosi na cząstkę. Jedyną rzeczą, której ten eksperyment nie unieważnia czy nie rozstrzyga, to jak ktoś powie, tak zwany superdeterminizm, że wszystko jest od początku zdeterminowane. Tego nie potrafimy tym eksperymentem wykluczyć, bo wtedy ten eksperymentator kładący czy tam polaryzator pod kątem 37 stopni jest zmuszony do położenia go pod kątem 37 stopni. Ze względu na to, że wszystko jest zdeterminowane. To eliminuje lokalny determinizm, czyli jeżeli coś nie zależy od przeszłości, i ja mówię, aha, to jest zdeterminowane lokalnie. Czegoś takiego nie ma. Mechanika kwantowa mówi, świat się staje. Dziękuję bardzo. Proponuję dwa pytania, żeby zostawić czas na chemię. Też będą pytania na pewno. Ja nie mam pytania, tylko chciałem taką uwagę powiedzieć. Henry Stout, taki fizyk amerykański, napisał, że nierówności Bella i to, że doświadczenia pokazały, że przyroda łamie te nierówności, że to jest największe odkrycie w dziejach ludzkości od czasów Kopernika. Znaczy myślę, że w obrazie świata jest to niebywały krok. Znaczy to, co wydawało się nierozstrzygalnym filozoficznym założeniem, które możemy zrobić takie lub inne i nagle fizycznie my możemy eksperymentem to rozstrzygnąć, i jeszcze rozstrzygnięcie wskazuje na całkowicie nieoczywisty obraz świata, mianowicie zgodny z mechaniką kwantową, to jest niebywały wynik. Znaczy to w ogóle to myślenie o świecie, no ludzie wierzyli w mechanikę kwantową jak gdyby, ale czy za tym stoją parametry ukryte, czy też nie stoją, to jak gdyby zostawiali na boku jako nierozstrzygalne. I nagle my możemy w fizyce powiedzieć, obraz świata jest fundamentalnie immanentnie niedeterministyczny. To jest dla naszego myślenia o świecie rzeczywiście kopernikański przewrót. Ja mam wielki szacunek dla pana profesora, że bardzo ładnie tutaj nam tłumaczy pewne podstawy tych eksperymentów. Natomiast chciałbym troszkę obronić Komitet Noblowski, że on jednak dał nagrodę eksperymentatorom, i może
następnym razem byłaby szansa dowiedzieć się, jak wyglądał eksperyment, za który ta nagroda została przyjęta. Dziękuję bardzo. Dobrze, znaczy mógłbym tutaj te równania opisać rzeczywiście, ale ponieważ było 10 minut, w związku z tym nawet nie usiłowałem. Znaczy ja znałem Johna Stuarta Bella, ponieważ ja byłem jeszcze jako eksperymentator skądinąd w CERN-ie, byłem jako eksperymentator. On niestety zmarł w dniu, w którym przyjechałem na staż podoktorski do CERN-u, czyli to było w 90 roku, ale... Aha, rozumiem. Nie, znaczy dla mnie obraz świata jest jako teoretyka jest ważniejszy, ale w każdym razie niestety John Stuart Bell nie dostał Nagrody Nobla, a on u źródła tego wszystkiego jest John Stuart Bell. Niestety zmarł w tym 90 roku przedwcześnie, ale on jest ojcem tej Nagrody Nobla i matką i wszystkim, dziadkiem i babcią. On jest tutaj u źródeł, jest John Stuart Bell. Ale niestety on tej nagrody nie dostał. Mitochondrialnie i Y-kiem. I mitochondrialnie on jest, tak, u źródeł. Bardzo, bardzo dziękujemy, panie profesorze. Zapraszamy pana profesora, żeby nas wprowadził w Nagrodę Nobla z chemii. Szczególnie dziękujemy panu profesorowi, bo świeżo wrócił ze Stanów Zjednoczonych i dlatego zupełnie wyjątkowo zgodziliśmy się wszyscy, żeby było mówienie bez przeźroczy, ale jak powiedział, co prawda nie chemik, tylko językoznawca na pytanie, czy ma pan jakieś przezrocze, on powiedział, nie, mam coś do powiedzenia. Więc to profesor Bralczyk, więc myślę, że pan profesor jest wybitną osobą i ma nam coś do opowiedzenia. Proszę Państwa, mam nadzieję, że będę miał coś do powiedzenia, ale przepraszam jeszcze raz, że nie mam przezroczy. Ale zacznę może tak od tego, że to jest trójka z chemii. Jedna pani Caroline Bertozzi z Uniwersytetu Stanford, chociaż moi znajomi z Berkeley mówią, że ona jest w zasadzie z Berkeley, bo robiła doktorat w Berkeley, ściśle związana. W końcu te uczelnie są tego siebie bardzo oddalone. Także w zasadzie biorąc jest to przyjazd komunikacją podmiejską, prawda, można tak powiedzieć. Ale to jest taka uwaga czysto, bo prawdopodobnie dlatego, że dostała Nagrodę Nobla, więc wszyscy koledzy, którzy ją pamiętają z czasów studiów doktoranckich w Berkeley, tak mówią. Ta osoba jest więcej, powiedziałbym, bio. Bo tam w tym całym komitecie noblowskim i w zasadzie w opinii, czy dyskusji, czy nawet jakiś taki, powiedziałbym, citation, podkreśla się też aspekt bio, ale podkreśla się tak zwany jeszcze click chemistry, czyli chemia na kliknięcie. Czy to jest termin propagandowy? Może złe słowo. Czy może taki bardziej chwytający? To jest druga sprawa. Jest coś w tym, że click chemistry, teraz imię dwa nazwiska, bo dwaj panowie, jeden też związany z uczelnią amerykańską, Barry Sharpless, tym razem z Berkeley, i Morten Meldal, to już jest Europa, Dania. Obydwaj pracowali troszeczkę od innej strony właśnie nad koncepcją click chemistry, chociaż sam termin click chemistry, czyli chemii na kliknięcie, chcielibyśmy powiedzieć chemii bardzo szybkiej, prawda, reakcji szybkiej. Ja bym myślał, że nie chodzi tylko zupełnie o dużą szybkość, dlatego że i tak zbliżamy się do katalizy. Powiedzmy, już w poprzedniej Nagrodzie Nobla w 2021 roku pojawił się takie zjawisko, że możemy zastąpić katalizatory nieorganiczne, niektóre trochę toksyczne, mniej lub bardziej toksyczne, bardziej rozbudowanym związkiem organicznym. Tutaj w tym click chemistry w wypowiedzi przedstawiciela Komitetu Noblowskiego pojawia się taki przykład, że może zbyt mocne słowo, toksyczną miedź na pierwszym stopniu utlenienia. Ona rzeczywiście może być toksyczna, ale to nie jest tak toksyczny jak tal, czy już nie mówię o arszeniku, no prawda, bo to są znane trucizny, ale tal powiedzmy byłby bliższy może, bo też jest może być na pierwszym stopniu utlenienia. Jest to nowe podejście. Z drugiej strony też chciałbym powiedzieć, że sama chemia click chemistry i termin już pojawił się szerzej. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego Komitet Noblowski w szczególności
no wybrał te osoby. Oczywiście jest to pewna kombinacja osób. W przypadku pani Karolin Bertozzi ona wyraźnie próbuje zejść na poziom komórkowy. Tam też pojawiają się pewne terminy, prawda, bioortogonalna chemia, gdybyśmy odwołali się do terminu ortogonalna, czyli powinno być prostopadła, chociaż ortogonalizm w chemii często w syntezie, bo to jednak jest synteza organiczna, czyli jest to też odwołanie się do tego, co przeciętny człowiek, nawet nie mający wiele wspólnego z chemią, zawsze kojarzy chemię, że coś nowego syntezujemy, nowy związek. Kojarzy się też z pewnymi reakcjami podstawienia na powierzchni, może zbliżonymi do prostopadłego kierunku, ale niekoniecznie. Także tutaj jest, no, ja bym powiedział tak, docenienie, że możemy zejść na poziom komórkowy i prowadzić reakcję typu klik, szybką, specyficzną, powiedziałby chemik klasyczny, katalityczną. Z drugiej strony jest to, no, wyraźne osiągnięcia były pozostałych dwóch kandydatów, znaczy dwóch noblistów, przepraszam, stwierdzili, że da się tworzyć nowe leki i da się uniknąć tworzenia produktów ubocznych, które niekoniecznie są pożądane bądź toksyczne. Ja bym powiedział może bardziej specyficznie w takim przykładzie, że da się uniknąć na przykład katalizatorów toksycznych, co jest bardzo istotne w przypadku produkcji leków. I wreszcie zachodzi pytanie, czy to może być rozszerzone? I są przykłady, bo same pojęcie click chemistry, to jest przynajmniej dekada, może trochę nawet więcej, od pierwszego pojawienia się tego słowa w syntezie organicznej, czy w ogóle w chemii. Czy są przykłady bardziej praktyczne? Są przykłady tworzenia materiału wykorzystaniem? Są też przykłady wskazujące na potencjalne może zastosowanie w przemyśle. I teraz mogę zadać pytanie filozoficzne. Oczywiście Komitet Noblowski ma swoje racje, ma swoje też spojrzenie, ocenę sytuacji w chemii. To jest przypadek dość specyficzny, może te dwa ostatnie przypadki są dość specyficzne, no ten powiedzmy ubiegłoroczny jeszcze dotyczył więcej może nauk biomedycznych, ale na przykład dwa lata temu nagroda była ewidentnie za dorobek życia i trzej panowie, którzy dostali, no w zasadzie jeden już ma ponad 100 lat w tej chwili, drugi ma 90 parę lat i coś koło tego oscylują. Chodziło o ogniwa litowe. To bardziej trafiało do przeciętnego człowieka, bo każdy z nas używa ogniwa litowe. Tutaj mam wrażenie, że nie chodzi tylko o podkreślenie czegoś, co jest może trafiające do każdego, ale mi się wydaje, ale to jest moje osobiste zdanie, mogę być w błędzie, że też chodzi o to, żeby zachęcić więcej chemików do poszukiwania nowych dróg syntez, a może przejść nawet do reakcji niezwykle ważnych. Od pewnego czasu coraz częściej się mówi o tym, że no oczywiście chodzi takie stwierdzenie powszechne, że chemia leczy, ale i truje, prawda? A może i truje, więcej niektórzy powtarzają. Chodzi nam o sprawy ekologiczne. Jeżeli mówimy o zagadnieniach ekologicznych, to wciąż pozostają klasyczne reakcje chemiczne. Podstawą przemysłu chemicznego to dotyczy pewnych syntez organicznych, zaczynających się od tak zwanego gazu syntezowego, potem według nas idących do reakcji Fischera-Tropsza, po uzyskiwania podstawowych związków chemii wielkoprzemysłowej organicznej, wreszcie po syntezę amoniaku. Wszystkie te reakcje, no dzisiaj mówiłem studentom na wykładzie z chemii nieorganicznej, więc może jestem na bieżąco, ale chciałem powiedzieć, że wszystkie te reakcje wymagają, no zwłaszcza te organiczne, wysokich temperatur, ale na pewno obydwie reakcje wymagają wysokich ciśnień. Moglibyśmy wniknąć w termochemię, termodynamikę i kinetykę i zobaczyć, że to są reakcje skomplikowane. Jest przynajmniej od pewnego czasu silny nacisk w środowisku naukowym poszukiwania dróg, żeby te reakcje prowadzić w bardziej przyjaznych środowisku warunkach. Jakieś efekty są, gorzej jest tym może amoniakiem, bo jeżeli mam się odwołać do Państwa wyobraźni, to cząsteczka azotu ma potrójne wiązanie, żeby je rozerwać i stworzyć potem nowy związek. Jest to oczywiście wymaga dużych nakładów energetycznych. Ale okazuje się, że jednak pewne ruchy, tu w tym przypadku click chemistry, może spowodować, że unikniemy bardzo
typowych katalizatorów. Chciałem powiedzieć, że za Nagrodę Nobla już dwa razy Nagroda Nobla była przyznana za syntezę amoniaku. Historycznie ostatnio dostał ją profesor Ertel dobrych kilkanaście lat temu za poprawę układów katalitycznych. Ale tak bardzo, i za wyjaśnienie działania może powiedziałbym, tak bardzo tego nie zmienił w kierunku ekologicznym. Są prace prowadzone na całym świecie w tym kierunku i być może jest to pewien sygnał skierowany do chemików, że szukajcie takich rzeczy bardziej awangardowych i bardziej no, nietypowych, nawet gdyby to jeszcze było w kategoriach podstawowych, bo tego oczekuje społeczeństwo, to znaczy przejść od chemii wielkoprzemysłowej, fabryk, kominów, do takich, jak się często widzi, nowoczesny przemysł elektroniczny, czy że mamy baraki, prawda? Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, gdzie produkujemy coś w sposób dużo prostszy. Click Chemistry stwarza możliwość syntez na mniejszą skalę, bardzo wycyzelowanych, w tym sensie, że otrzymujemy konkretny produkt. Jednak na razie pewien sukces jest w przypadku leków. Trudno mi powiedzieć, czy on się przeniesie na szeroką praktykę, dlatego że, jak Państwo wiecie, nawet to niedawno ujawniono, że oficjalnie 78% czy ileś leków produkowanych jest w Chinach. Jak są tam produkowane, nie wiemy. Chociaż prawdopodobnie jest produkowane więcej. Jeden z moich doktorantów pracował w firmie farmaceutycznej Pruszkowie, już nie chcę wymieniać z nazwy, która w zasadzie przestała syntezować, tylko wszystko sprowadzała z Chin. Czy to trochę się, jak wiecie Państwo, popsuło w okresie pandemii? Ale wracając do Nagrody Nobla, mam wrażenie, że obok podkreślenia osiągnięcia, bo wydaje mi się te trzy osoby, zresztą Barry Sharpless otrzymuje Nagrodę Nobla po raz drugi. W 2001 roku dostaje za może bardziej konwencjonalną, ale za osiągnięcia powiedzmy trwające przez ileś lat, bo to jest najstarsza z tych osób wiekowo, z tych trzech noblistów, za tak zwaną katalizę asymetryczną, czyli jest podwójnym noblistą, prawda, w chemii. Pozostałe osoby są po raz pierwszy. Wydaje mi się, że pani Karolin jest najmłodsza, co należy tu podkreślić, że ma jeszcze ogromne szanse dalej rozwijać się. Także jest to podkreślenie osiągnięcia w tej dziedzinie i to jest niewątpliwie, no oczywiście zawsze można zastanawiać się, czy wybór jest słuszny, czy nie jest słuszny. Te sprawy są może mniej spektakularne niż poprzednio słyszeliśmy zarówno z medycyny, jak i z fizyki. Bardziej trafiają do specjalistów, ale jest moim zdaniem sygnał bardzo poważny dla innych chemików, że szukajmy właśnie coś, co byśmy może nazwali szeroko mówiąc click chemistry, ale coś, co może prowadzić do zupełnie nowych technologii, nowych rozwiązań, nowego rozumowania, bo widać już efekty po tych osiągnięciach w zakresie leków i powiedzmy farmaceutyków, chemii farmaceutycznej. Mi się wydaje, że to jest z mojej strony wszystko, co chciałem powiedzieć. Ciekawy jestem, powiem szczerze, co Komitet Noblowski zrobi za rok. To tylko to chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Pytania. Czy to dotyczy tylko katalizy organicznej? Czy to nie, może... znaczy ta nagroda w zasadzie dotyczy katalizy organicznej, bo żaden z tych trzech noblistów nie pracował z innymi układami. Jeżeli uznamy układy biologiczne zbliżone do organicznych, to tak. Natomiast w Click Chemistry pojawiają się przykłady związane na pograniczu chemii nieorganicznej przez innych badaczy dotyczące wykorzystania do syntezy pewnych materiałów. Aha, ale to nie były te azytki, tylko zupełnie co innego, tak? Nie. Rozumiem. Także to jest zdecydowanie raczej bliżej chemii organicznej. Dobrze, dziękuję. No jeżeli możemy powiedzieć, że zastąpiono katalizator nieorganiczny, organiczny, to też jest chyba bliżej chemii organicznej. Natomiast wydaje mi się, to jest sygnał, że bardziej niekonwencjonalne rozwiązania w chemii nieorganicznej są możliwe. Ona też jest bardzo rozwinięta, tak jak chemia organiczna, co to różnych syntez. Mamy bardzo dużo wiedzy, no często może wymagającej jeszcze sprawdzenia, prawda, ale możliwości są cały czas duże. Czy jeszcze jakieś pytania? Bezmiar wiedzy. Bardzo dziękujemy panie profesorze. Dziękuję bezmiar bardzo. Wiedzy już po filozoficznych rozważaniach z fizyki. Trudno nam zadawać bardzo
takie filozoficzne pytania. Bardzo Państwu dziękuję. Chciałam powiedzieć, że to jest festiwal, to jest kawiarnia naukowa. Wszyscy to wiedzą, ci, których rozpoznaję z twarzy, bo przychodzą na kawiarnię naukową. Za miesiąc mamy wyjątkową przyjemność, bo będziemy gościć osobę, która wczoraj została laureatką Nagrody Polityki w dziedzinie nauki. Będzie nam opowiadać o tym, jak migrujemy, ale nie tak, tylko jak migrujemy w Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Czechy, co po nas zostaje, jakie zostają ślady i jaki to ma wpływ na nasze funkcjonowanie. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na to spotkanie i na wszystkie inne spotkania, zawsze trzeci poniedziałek miesiąca, tu o 18:00. Dziękuję Państwu bardzo.